po już bardzo dobrze znanej i tak docenianej i chętnie kupowanej w Polsce Mokce X, po Crosslandzie, który zadebiutował w Genewie w marcu tego roku. Dzisiaj mamy przyjemność zaprezentować nowy crossover Grand Landings. Najważniejszy model na tych targach, jednocześnie największy crossover Grand Landings, jak sama nazwa wskazuje, Grand, czyli duży. Jest to crossover, który jest bardzo ładny stylistycznie, bardzo zgrabny, ma znakomite proporcje zewnętrzne, ale jednocześnie jest, można powiedzieć, muskularny, solidny, jak na crossovera przystało. Z przodu charakterystyczne, mocno zaznaczone linie na masę, również charakterystyczne poprowadzenie linii od logo do świateł. Tam i znowu znany z poprzednich modeli element podwójnego skrzydła w reflektorach. Z boku bardzo zgrabna stylistyka, którą osiągamy głównie dzięki szybko padającej linii dachu. Dach, który jakby na koniec z tyłu samochodu wisi w powietrzu. Wyraźne przetłoczenia z boku samochodu, a u dołu takie solidne, masywne wręcz osłony, które są charakterystyczne dla właśnie samochodów segmentu SUV bądź crossoveru. Również wewnątrz samochód jest duży. To jest naprawdę duży samochód, ma 4,5 metra, więc daje dużo miejsca dla 5 osób, przy tym bardzo duży bagażnik, ponad 500 litrów. Świetne elementy wspierające kierowcę, awaryjne hamowanie, wykrywanie pieszego, wykrywanie senności, oczywiście adaptacyjny tempomat, ale również w ruchu miejskim mamy zarówno kamerę cofania szerokokątną 180 stopni, która pozwoli zajrzeć jakby na boki przy wyjeżdżaniu z miejsca, gdzie zaparkowaliśmy, ale również kamera 360 stopni, która jako pokaże nasz samochód z góry. Oczywiście rozbudowany asystent parkowania, który ręczy nas po prostu w parkowaniu i również w znalezieniu wygodnego miejsca do zaparkowania. Opel Grandland jest dostępny w tej chwili w dwóch wersjach silnikowych. Benzynowy o mocy 130 koni i diesel o mocy 120 koni. Samochód waży niewiele, w związku z tym te dwa silniki znakomicie radzą sobie z napędzaniem Grandlanda. W przyszłym roku planujemy rozszerzenie gamy silnikowej o mocniejszego diesla, moc 180 koni. I to, co zelektryzowało dzisiaj gości na targach we Frankfurcie, to informacja o tym, że Grandland będzie również dostępny w wersji hybrydowej, hybryda plug-in. No, myślę, że to jest ten trend, od którego nie uciekniemy, czyli zarówno samochody elektryczne, jak i hybrydowe. Elektryczne Ampera dostępna już w Europie, a teraz zapowiedź hybrydy plug-in, jeśli chodzi o Grandlanda X. Model ten będzie dostępny fizycznie w salonach już za miesiąc. W październiku będzie można zarówno odbyć jazdę próbną tym samochodem, jak również wyjechać swoim własnym nowym Grandlandem X. A zamówienia można składać już w tej chwili. Cena 94 900 za model Enjoy, który jest już wyposażony w to wszystko, co jest potrzebne, chociażby systemy audio, czy klimatyzacja, czy tak potrzebne i ważne dla bezpieczeństwa system OnStar.